Tak pierwszy dzień zimy rozpoczynało dziś wielu kierowców. Korki i miejscami bardzo niesprzyjające warunki drogowe sprawiły, że na śląskich drogach już w poniedziałek wieczorem zrobiło się niebezpiecznie. Zima zaatakowała po raz drugi i to z dużym impetem. I choć główne drogi w regionie są przejezdne, to warto zdjąć nogę z gazu, bo nie trudno o stłuczkę czy wypadek. W samym Zabrzu w ciągu minionej doby doszło do 20 kolizji. Podobnie było w innych dużych miastach. Łącznie w województwie śląskim doszło wczoraj do 376 kolizji i 4 wypadków. Zazwyczaj tych kolizji dziennie odnotujemy około 200, natomiast no wczorajsze warunki mogły się przyczynić do tego, że tych kolizji było więcej. Natomiast nie były to jakieś poważne zdarzenia, raczej drobne stłuczki. Aby takich uniknąć, warto nie zwlekać już ani jednego dnia dłużej z wymianą opon i odpowiednim przygotowaniem samochodu do zimy. Śnieg w trakcie dnia nie padał tak intensywnie jak w nocy czy o poranku, jednak służby drogowe w Sosnowcu pracują na pełnych obrotach. I nie chodzi tutaj tylko o komfort kierowców, ale przede wszystkim pieszych, w szczególności tych starszych. Dla których zwykły spacer do sklepu może być w takich warunkach pogodowych problemem. Jeżeli chodzi o drogi, to nie jest źle. W tym roku nie zaspała drogówka. A chodniki, no to jak widać, nie? No. Nie są tak przygotowane jak potrzeba. To znaczy nie wszędzie, powiem. Może te główne takie, które są od klatek do głównej ulicy, ale te do sklepów takich innych, mniejszych, raczej nie. O ile sosnowiecki mzóg nie ma za bardzo wpływu na jakość poruszania się po drogach należących do spółdzielni czy wspólnot, to deklaruje mieszkańcom pomoc przy tych gminnych. Jak widzimy, opad już ustał, temperatura nadal jest minusowa, ale już w tym momencie przeszliśmy na te mniej znaczące drogi w mieście. Są to drogi osiedlowe, boczne i teraz tam nasze siły i praca w tym momencie się skupiają. W większych miastach śnieg może być uciążliwy, jednak są takie miejsca w regionie, gdzie biały puch w dużej ilości jest w cenie. W Beskidach, jak przystało na góry, zima nie zaskoczyła. Mimo intensywnych opadów śniegu od samego rana, główne drogi w Wiśle były przejezdne. Równie dobre warunki panują na Stokach, gdzie pokrywa śnieżna sięga już blisko 50 cm, a temperatura na minusie sprzyja miłośnikom zimowego szaleństwa. Według meteorologów temperatura poniżej zera, jak i śnieg mogą utrzymywać się jeszcze przez kilka dni, więc na pewno warto rano zarezerwować trochę więcej czasu na odśnieżenie auta. Przydać może się również dobre nastawienie, bo tego zwykle w zimowe poranki kierowcom brakuje. Ze śniegu natomiast na pewno cieszą się dzieci, które tuż po zakończeniu zajęć w szkołach czy przedszkolach odwiedzały osiedlowe górki, by tam urządzać bitwy na śnieżki czy tradycyjnie pozjeżdżać na sankach. Bartosz Bednarczuk, Silesia Flash.